Cześć, z tej strony Asia, witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak wygląda operacja w trakcie pandemii, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię koniecznie do zostania ze mną. Opowiem o tym, jak wyglądał mój zabieg, który przeszłam 3 tygodnie temu. Był to zabieg w znieczuleniu miejscowym, więc niestety nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, jak wygląda ogólna narkoza i przyjmowanie do szpitala dla takich operacji, po których po prostu musicie zostać w szpitalu. Ale opowiem Wam, ponieważ byliście bardzo ciekawi, jak wygląda zabieg w znieczuleniu miejscowym w trakcie obecnej pandemii. Słowem wstępu, mój zabieg był przesunięty o parę tygodni, ponieważ na początku marca miał się odbyć. Z wiadomych przyczyn po prostu się nie odbył i dopiero 3 tygodnie temu mogłam go przejść. Miałam usuwane miejscowo bliznę. Na ten temat nakręcę osobny film, jeżeli tylko zagoi się ona odpowiednio, abym mogła Wam pokazać różnicę między blizną operowaną przez chirurga plastycznego, a bliznę, którą zostawia po sobie ortopeda po operacjach. Także to na pewno będzie taki materiał, natomiast nie w tym momencie, ponieważ muszę po prostu dać czas, żeby ta nowa blizna się zagoiła lepiej. Więc jeżeli chodzi o przyjmowanie do szpitala, to tak jak wspomniałam, ja byłam przyjmowana jako pacjentka jednodniowa, to znaczy po zabiegu od razu jechałam do domu, nie zostawałam w szpitalu na noc. Więc jeżeli chodzi o procedurę, na początku musiałam przejść przez taki, można powiedzieć, kontener, w którym miałam mierzoną temperaturę, w którym musiałam podpisać się pod wieloma oświadczeniami, że jestem świadoma, że nie wyjeżdżałam nigdzie za granicę, że świadomie to podpisuję oraz, że nie mam kontaktu z osobą, która jest na kwarantannie lub która ma pozytywny wynik na koronawirusa. Takie oświadczenie musiałam podpisać i to jest wymóg, którego nie możecie przeskoczyć, więc jeżeli byliście za granicą, to nie możecie być w tym momencie przyjmowanie do szpitala. Dalsza procedura wyglądała tak, że przyjmowałam się w rejestracji, to było w innym miejscu niż normalnie. Tam dostałam jednorazową maseczkę oraz rękawiczki i musiałam wypełnić całą dokumentację medyczną, która jest naturalnie związana z zabiegiem i ze znieczuleniem, natomiast dodatkowo dostałam dosyć dużo oświadczeń, które właśnie polegały na tym, żebym wypisała i podpisała się, czy mam jakieś objawy związane z koronawirusem, czy ich nie mam. Także to są dodatkowe papierologia, która musiała zostać podpisana przeze mnie w momencie zgody na zabieg. Następnie przeszłam na salę taką przedzabiegową, cały czas mając maseczkę na twarzy i musiałam się przebrać. Tu oczywiście jakby żadnej takiej filozofii nie ma. Następnie zabieg był wykonywany, tak jak mówiłam, w znieczuleniu miejscowym, także musiałam mieć zdezynfekowane okolice, które były wycinane. Podczas całego zabiegu miałam na sobie maseczkę i nie mogłam jej absolutnie ściągać. Rękawiczek nie miałam na sobie, gdyż nie było takiego wymagania. Także oczywiście lekarze, pielęgniarka i osoba, która asystowała, miała oczywiście ze sobą maseczkę. Więc jeżeli chodzi o takie różnice między przyjmowaniem do szpitala, było oczywiście bardzo duże, natomiast jeżeli chodzi o sam zabieg, to poza faktem, że nosiłam maseczkę na twarzy, nie odczuwałam jakiejś różnicy w przypadku procedur zwykłych, a w przypadku procedur koronawirusa. Także po zabiegu pojechałam do domu i nie miałam żadnych tam jakichś powikłań, więc mogłam spokojnie udać się do domu. Więc tak de facto jedyna różnica, jaka jest, no to jest, tak jak Wam mówiłam wcześniej, w wypełnieniu papierów, w oświadczeniach, które po prostu musicie podpisać, musicie to podpisać świadomie i tak jak mówię, nie możecie jakby zatajać prawdy, więc
Więc też jeżeli będziecie mieli podwyższoną temperaturę, to będziecie odesłani do domu. I o tym też warto pamiętać. Więc mam nadzieję, że wasze zabiegi będą przeprowadzone w normalnym trybie. Bardzo się cieszę, że obejrzałeś ten film. Jeżeli film ci się spodobał, to koniecznie daj łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby żadne filmy nie ominęły cię. Bardzo serdecznie polecam śledzenie mnie na social mediach, czyli Instagramie i Facebooku, gdzie na bieżąco dodaję rzeczy związane z projektami, więc też warto mnie tam śledzić, oraz do czytania moich postów na mojej stronie. Wszystkie linki będziesz miał w opisie. Więc bardzo ci serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że rozwikłałam twoje wątpliwości, jak wygląda zabieg w trakcie pandemii. Być może się trochę rozczarowałeś tym filmikiem, natomiast chciałam go nagrać dla osób, które czekają na taki zabieg, a jeszcze mimo wszystko pandemia trwa i jakby szpitale nie do końca normalnie funkcjonują, więc chciałam rozwikłać wątpliwości dla osób, które po prostu taki zabieg jeszcze mają przed sobą. Więc bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!